O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. W minione święta aura bardzo sprzyjała świątecznym podróżom. Policjanci przez okres od 24 do 29 grudnia w całym kraju prowadzili działania Bezpieczny Weekend. I choć zdarzeń drogowych było mniej niż rok temu, to i tak mieli ręce pełne roboty. W krajowych statystykach odnotowano w tym okresie 322 wypadki, o 66 mniej niż rok wcześniej. Niestety nie obyło się bez rannych i zabitych. W zdarzeniach drogowych 37 osób straciło życie, a ponad 390 zostało rannych. Na suwalskich drogach okres bożonarodzeniowy upłynął bardzo spokojnie, ale już w pierwszy dzień nowego roku w ręce drogówki wpadło aż 4 nietrzeźwych kierowców. Pierwszy już o 11. Wynik kierowcy Mitsubishi jadącego ulicą Szwajcaria to 0,6 promila alkoholu w organizmie. 4 godziny później na osiedlu drugim 33-latek kierował Volvo mając w wydychanym powietrzu aż 2,6 promila. Niewiele mniej, 2,2 promila miał 62-latek zatrzymany w miejscowości Lipniak. Czwarta osoba to kobieta, zatrzymana w Jeleniewie. 48-latka kierowała Mercedesem mając 2,6 promila alkoholu w organizmie. Jakby tego było mało, kobieta nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami, bowiem utraciła je przed noworoczną wpadką. W całym 2019 roku suwalscy policjanci ujawnili 232 nietrzeźwych kierujących. Ta niechlubna dla kierowców statystyka zawiera również dane o 50 zdarzeniach drogowych z ich udziałem. Nietrzeźwi kierowcy uczestniczyli w 6 wypadkach drogowych i 44 kolizjach. Do niecodziennego zdarzenia doszło w miejscowości Przejma Wysoka, gdzie w nocy z 1 na 2 stycznia został postrzelony, według nieoficjalnych informacji, suwałczanin. Policja i prokuratura nie udziela na temat tego zdarzenia żadnych szczegółowych informacji. Do tej sprawy jeszcze wrócimy.